Pozwólcie, że w naszych pierwszych słowach we wspólnym imieniu mieszkańców Białej Podlaskiej, miast i wsi, starostwa powiatowego zwrócę się do naszych przyjaciół z Ukrainy. Bardzo cieszymy się, że jesteście z nami. Ufamy, że tak długo, jak będziemy tego wszyscy potrzebowali, znajdziecie w Białej Podlaskiej dom, przyjaciół, życzliwe wsparcie, opiekę, dach nad głową i zapewnienie wszystkich potrzeb, także dla najmłodszych naszych przyjaciół, którzy już uczęszczają do naszych przedszkoli i szkół. Przepraszam, że nie zwrócę się do Was po ukraińsku. Aż tak nie zdołałem jeszcze poznać sąsiedniego pięknego języka. Nie chcę innego z wschodnich języków dzisiaj używać, ale delikatnie w tej kwestii jestem przygotowany, więc chcąc podkreślić naszą potrzebę serca i to braterskie, sąsiedzkie, przyjacielskie zobowiązanie, powiem, że mi z Wami, razem nas bahato, nas nepodołaty. Dzisiejsze spotkanie jest po pierwsze okazją, żeby gościć przyjaciół z Ukrainy w trochę swobodniejszej, radośniejszej atmosferze, by nasi lokalni, ale to nie znaczy, że niewielcy talentem i pracowitością artyści zaprezentowali swoje możliwości i byśmy, co już zdążyliśmy uczynić, podziękowali w sposób symboliczny Bielczanom i mieszkańcom wsi i miast starostwa za tę pomoc, za tę życzliwość, za ten naturalny, przyjacielski odruch serca. Traumatycznych wydarzeniach, które dzisiaj dzieją się na Ukrainie, bo spotkaliśmy się właśnie na tym koncercie po to, żeby na chwilę zapomnieć o tym złym, co tam się dzisiaj dzieje, żebyśmy mogli posłuchać muzyki i chwilę poczuć się przyjemnie i lepiej. Ja dzisiaj jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy tak pięknie włączyli się w tą akcję pomocy na Ukrainie. Szczególnie tym, którzy tak pięknie wspierali naszych partnerów z rejonu Samborskiego. I w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że nasi przyjaciele potrzebują pomocy, natychmiast zorganizowaliśmy, podkreślam, przy współpracy z samorządami gmin, które funkcjonują na terenie naszego powiatu, z panem prezydentem, w tą pomoc, a bardzo aktywnie włączyło się wiele innych środowisk. To były ochotnicze straże pożarne, to był Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Białej Podlaskiej, bardzo duża rzesza myśliwych, którzy wykonują swoje statutowe zadania na terenie naszego powiatu i wiele, wiele innych grup społecznych. I dzisiaj z tego miejsca chciałem im bardzo, bardzo serdecznie podziękować. To były również nasze szkoły, które są prowadzone przez powiat bialski. To był szpital powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim i wiele, wiele innych jeszcze instytucji. Proszę Państwa, nie mogę nie wspomnieć również o pomocy naszych partnerów z powiatu Oberhavel w Niemczech. Powiat bialski również utrzymuje współpracę właśnie z tym wspomnianym powiatem Oberhavel w Niemczech, w
w sytuacji, kiedy udało mi się przeprowadzić rozmowę z panem starostą Edmundem Hamelo z Niemiec, powiedziałem, że dzisiaj nasi przyjaciele na Ukrainie potrzebują wsparcia natychmiast, praktycznie 3 dni. Niemcy zorganizowali się, przyjechało 2 ciężarówki z najbardziej potrzebnymi rzeczami, to o co prosił właśnie kolega Witali. Także dzisiaj też bardzo serdecznie dziękuję naszym kolegom z Niemiec, którzy też bardzo szybko podjęli tutaj konkretne działania i również aktywnie włączyli się w tą pomoc. Na terenie powiatu my również uruchomiliśmy kilkanaście punktów, gdzie przyjmujemy osoby, które mogą zamieszkać w dobrych warunkach, jak również pomagamy tym ludziom znaleźć i podjąć pracę. Powiat bialski jest otwarty. Możecie Państwo liczyć na naszą pomoc, na nasze wsparcie. Wszystkim, kto dołączył się do wsparcia Ukrainy. Kiedyś w Kijowie urodziło się dziecko w rodzinie. Nazwisko tej rodziny było Meyer. No dalej była II wojna światowa i to dziecko, ta córeczka, przepraszam, w imieniu Golda stała premierministrem Izraela. I kiedy Izrael był atakowany przez świat muzułmański, Golda Meyer mówiła, że nasze wrogie chcą nas po prostu zniszczyć. I my nie mamy innej opcji. Na razie my, Ukraińcy, nie mamy innej opcji. Musimy walczyć. Ale nie zdążymy tylko sami w tym świecie. I ja bardzo dziękuję wszystkim.